Panie Starosto, Wysoka Rado. Przepraszam bardzo za mój przedtem wybuch odnośnie Darka Kupackiego, pana radnego zresztą. A teraz coś mi się zrobiło smutno. Przyszli ci Gorszyniacy, moi koledzy zresztą i sąsiedzi. Mówią, że zdrowie, mówią, że życie. A my potem, kamery włączone to nie powiem, ale my potem po prostu ględzimy. Ględzimy o różnych rzeczach. Wy, my. Wy jesteście czerwoni, my biali. Nie, wy zrobiliście tak, nie, my tak. I po prostu merytorycznie odbyło się, ja nie wiem, czy tutaj ten. Jeżeli sesja, to może być, co ja wrócę, to też powiem. Jeżeli sesja by dobrze się odbyła, 2,5 godziny, skończyliśmy, rozumiem, 10 minut, może nawet 8 się należało dla tego komitetu, bo trochę już mamy tych wiadomości. Ale jeżeli sesja ciągnie się 5-6 godzin, a może tutaj nie wiem do której, to niech ci mieszkańcy mają możliwość, 45 minut trzeba wtedy, żeby wypnąć, ile można, wyrzucili z siebie to, wypowiedzieli, nie tylko jeden przedstawiciel. Po prostu ja proponuję na następne sesje zacząć merytorycznie, a wbijmy się na utwardzonej ziemi, na poza. Naprawdę. I jeszcze, żeby zakończyć moją sytuację też na dzisiaj, to już nie będę mówił o SPR-ze, tylko będę mówił. Ja należę teraz do klubu radnych Inicjatywa dla Powiatu. Pani radna się druga. No trochę już moja wypowiedź nie w tym temacie, ale do tego też się odniosę. Zgadzam się z panem Waldemarem, że jednak ważne sprawy i 10 minut, a później ciągniemy w nieskończoność przypychanki, ale tutaj ostatni raz będę niemerytoryczna i zwrócę się do pana Hanziego. Panie Hanzi, z całym szacunkiem dla pana kultury, kurtuazji, elegancji i tym, jak ważny jest dla pana honor. Ale panie Hanzi, ja się chcę przypomnieć sprzed 3 lat. I tylko tyle. Pan wtedy też w prasie pomówił mnie i nigdy pan mnie nie przeprosił. Więc jeżeli dba się o przeprosiny z jednej strony, to z drugiej. Jestem już ostatni raz niemerytoryczna. Dziękuję. Pani radna, przeprosiłem. Na forach internetowych przeprosiłem. To miło mi, ale naprawdę nie dotarłam. Państwo radni, proszę, dobrze. Proszę.